tutaj po jeden błąd jest właśnie na wewnętrznym. Jak Państwo wiecie, Citroen w tym roku zawiesił starty jako zespół fabryczny. Oni testują z tych informacji, które mamy, no, przygotowali nowy, fantastyczny samochód na przyszły rok. Chris Meek cały czas oddaje się licznym testom. Od przyszłego roku zmieniają się całkowicie regulaminy w rajdowych mistrzostwach świata. Już dzisiaj cieszymy się na to, co się wydarzy za rok. Samochody, które będą dużo, dużo mocniejsze. To będzie gdzieś 380, może nawet więcej koni mechanicznych. Dużo większa swoboda, jeżeli chodzi o aerodynamikę, a więc to będą takie rajdowe potwory. Już mówi się, że zbliżone do słynnej B grupy. Zapytany dzisiaj, czy jest brany pod uwagę w startach zespołu roku, powiedział, że najpierw musi sobie na to zasłużyć, a musi sobie na to zasłużyć dobrymi wynikami, musi sobie na to zasłużyć obecnością na meczu, dlatego też Rajd Polski jest dla niego niezwykle ważną imprezą. Rajd Polski to impreza, w której Citroen zaufał właśnie temu zawodnikowi, który przeszedł do zespołu Citroena, który przeszedł z mistrzostw Europy, który chce udowodnić, że w tym dużym WRC, w tym prawdziwym rajdowaniu daje sobie świetnie radę. No i chyba tutaj ma ogromną szansę, aby pokonać Saudyjczyka. Radzi to bardzo wszechstronny. Tak, jest już Craig Breen. Jest Craig Breen i to zdecydowana przewaga Irlandczyka. Tak, tutaj odnosi zwycięstwo i nie mam absolutnie wątpliwości, że czas, który poda nam za moment Karol.